Synchro jedziemy. Cześć, z tej strony Kwiatek, witam Was na kanale Terrarysta.pl. Chciałbym Wam ogólnie podziękować za 100 subów, które wbiliście i łapki, które zostawiacie w górę. Także dzięki jeszcze raz, bo tym sposobem mnie motywujecie, żebym nagrywał kolejne filmy. Mam dla Was niespodziankę, bo już w niedługim czasie będę jeździł do terrarystów w całej Polsce. Będę z nimi robił wywiady. Będę im, znaczy w sumie, jeżeli się zgodzą, będę pokazywał ich hodowlę, ale to wszystko będzie zależało już od nich. A w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać swoją hodowlę, to co zacząłem od początku budować. No to co? Zaczynamy! No to tak, na wstępie za każdym razem przygotowuję się, biorę strzykawkę z wodą, pęsetkę, większy zraszacz z wodą, mniejszą pęsetkę i mączniki, którymi karmię małe pajączki. No to co, mój ostatni zakup na giełdzie w Krakowie to jest Avicularia Peru Purple. Mogę Wam pokazać, jak mi nie ucieknie. Otwieramy delikatnie. One lubią spacerować. Wrzucamy mącznika. Bierzemy, zraszamy troszeczkę na boku z wodą i zamykamy wieczko. Raczej nie uciekają. Dobra, możemy odstawić. Tutaj mam schowanego Elegansa, zakopał się gdzieś tutaj. Ma już około 1,5 cm DC. Avicularia już dzielnie walczy z mącznikiem. Dobra, mamy następnego. Zapajęczynowany. To jest Stromatoperma calcatum. Jakkolwiek dobrze to wymawiam. Już otwieramy. No i damy jej mącznika. Mam ich 5, dlatego ponumerowane są na wieczkach. To jest 2. Dobra. Kolejna Stromatopelma. Następna. Jest dość szybka. Wrócę jej mącznika. Niech powalczy. To już jest 3. Kolejne to jest Nandu Colorato Villosus. Nie zobaczycie go, bo się zakopał. To jest Cyriopagus SP Hati Hati. Jest po wylince, także nie dostaje żadnego mącznika. To już możecie się domyślić. Brachypelma albo Pilos. O, i ktoś tu przeszedł w linkę.
Bardzo ładnie. No to już wskoczyła na L3. Nie pokażę jej wam, bo się schowała gdzieś tam. Zrobię sobie gniazdko. Mamy małego agresora. Kolejny to jest Neo Holotele Inceli. On już jest stadium L3, także dostanie trochę większego mocznika. Kolejny ptacznik, tak jak sami widzicie, Blachy Pelma Vagans. Te Blachy Pelmy lubią kopać. Mącznik poleciał, zamykamy i odstawiamy. Następny. Samo poleło z Irminia. Jest szybka, trzeba na niej uważać. No, ona lubi trochę powalczyć, także wrzucę jej większego. Od razu nastąpił atak. Ceratogyros, darlingi. Ja już wiem, gdzie on siedzi. Oczywiście. Na samym wieczku, jak zwykle. Dostaję mącznika. Podlewam mu. I następny. Następny to jest Ceratogyros meridionalis. Mam go w stadium L1. Nie, L2. I strasznie się stawia. Mała się stawia, widzicie? Kolejny to Psalmopoleus Cambrii. Widać go tam. Ptasznik bardzo skoczny. Utrafi nieraz. Wyjdź sobie z pudełeczka. Muszę wszystkie przenieść do moczoboksów, bo już są za małe pojemniki. Hysterokrates gigas. Ptasznik podziemny. Nawet przywitał nas. I teraz stapi. Zwykle wszystko w pajęczynie. Kolejny z ptaszników to Makulata w stadium L2, która oczywiście musi siedzieć na wieczku.
Lasiodora para chyba na L3. Jest to na uchanius Gigas. Jest zapewne na wieczku. Dam. Myślę, że nic mu nie będzie. Ale uda radę. Trzeba go zagonić troszeczkę. Zwilżę mu tylko, żeby może miał łatwiej jemu zrzucić. Sobie odpoczywa. Kolejny to Filipinus. Ramostola por Hripes. Pul Hripes 2. Ta już jest ładnie wybarwiona. No to tak, jest jeszcze Chromatus, Chromka, tu mamy Stromatopelmę, Avicularia versicolor. Hordatus, trochę szybki i agresywny. Ale może uda mi się wam pokazać go. Jeszcze jest mała Poeregalis, gdzieś się schowała. Nie jest dorosła jakaś makulata, której też już jakiś czas nie widziałem. Kolejna szybka Poeregalis. Ciekawe, czy się da. Siedzi. Tu mam razem z trzykrotką. No a tam dalej. Tu ja metalikę mam. Nad nią stoi kolejna makulata. Mogliszka. No i tak to wygląda. Jeżeli chcesz obejrzeć więcej z mojej hodowli, bo to nie było wszystko, to kliknij tam na dole lajeczka i subskrybuj kanał, bo wtedy dostajesz powiadomienie o kolejnych odcinkach. Ja z góry dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do obejrzenia kolejnych. Tu będziecie mieć poprzedni, a tu możecie subskrybować kanał. Dzięki, cześć, hej!